Założyliśmy fundację Arka Noego po to, żeby prowadziła szkołę niepubliczną, specjalną, podstawową dla dzieci upośledzonych intelektualnie. Naszymi podopiecznymi są tylko takie dzieci. Potrzebują bardzo szerokiej rehabilitacji i wspomagania rozwoju szeregu zajęć rewalidacyjnych. Jednym z takich zajęć rehabilitacyjnych jest terapia na sali terapii sensorycznej. Udało nam się otworzyć szkołę, która działa od 1 września 2014 roku. Szkołę udało nam się wyposażyć częściowo, dwie sale lekcyjne, salę muzyczną, salę gimnastyczną, świetlicę, ale do pełnego szczęścia potrzeba nam jeszcze sali terapii sensorycznej. Na taką salę właśnie chcemy zebrać środki poprzez portal fundujesz.pl. Ona będzie nie tylko dla dzieci uczęszczających do szkoły, ale także dla szeregu naszych dzieci, które korzystają z różnych zajęć dodatkowych w szkole po godzinach pracy szkoły, więc będzie wykorzystywana podwójnie. Na prowadzenie zajęć na sali terapii sensorycznej cały czas staramy się uzyskać granty czy dotacje po to, że jak się uda zrobić tę salę, to zajęcia dla niej będą nieodpłatne dla wszystkich zainteresowanych dzieci korzystaniem z tej terapii. Liczymy na pomoc wszystkich ludzi dobrej woli. Liczymy, że pomożecie nam zebrać środki potrzebne na wyposażenie tej sali. Mamy pomieszczenie puste, gotowe, czeka tylko na sprzęt, który musimy zakupić. I na to zbieramy pieniądze, liczy się każda wpłata, nawet najmniejsza. Czasu już jest coraz mniej, więc prosimy o mobilizację i wpłaty, ile kto może.